Uszkodziłeś samochód? Towarzystwo wypłaciło za niskie odszkodowanie. Lift Investment. Profesjonalna wycena szkód rzeczowych. Nasi eksperci sprawdzą Twój kosztorys i wywalczą dla Ciebie dodatkowe odszkodowanie. Lift Investment. Częstochowa, ulica Dekabrystów 41B. www.liftinvestment.pl. Gdyby pierwsza drużyna Włókniarza spisywała się w Ekstralidze tak, jak jego młodzieżowcy w drużynowych mistrzostwach Polski juniorów o play-offy, bylibyśmy spokojni. Mimo absencji Michała Gruchalskiego we wtorek, Modelwy nie dały żadnych szans rywalom w kolejnej rundzie tej rywalizacji na torze w Częstochowie. Pogromcy przez całe zawody nie znalazł Kuba Miśkowiak. Czułem się szybki od początku i cały czas, jak wygrywałem ze startu, starałem się wyciągnąć maturę więcej i jak najdalej odjechać rywalom i... Wiadomo, fajne testy przed ligą i myślę, że wyjdzie tylko na plus. 8 punktów do dorobku biało-zielonych dorzucił Mateusz Świdnicki. Trafiłem z ustawieniem, naprawdę ten motor jechał. Ja się nie czułem pewnie dzisiaj na torze, dlatego taka ta jazda trochę była szarpana, no ale niekiedy jest tak, że na motocyklu, na którym się jedzie łatwo, przyjemnie, to się jedzie daleko z tyłu. Z toru niestety wiało nudą i nie ma się co oszukiwać, nie był to pasjonujący speedway. Zawody z cyklu tych takich objechanych, czekamy, powiem szczerze, już na drugą rundę, gdzie awansujemy do półfinału drużynowych mistrzostw Polski juniorów i tam myślę, że te potyczki będą dla kibiców bardziej atrakcyjniejsze. Także od połowy lipca mamy nadzieję najlepsze widowiska w tych rozgrywkach. Także myślę, że wkrótce będzie lepsze ściganie. Dobre występy juniorów Bokar Włókniarza to konsekwencje działań podjętych w klubie przed sezonem. Jakieś tam inwestycje żeśmy poczynili, jeżeli chodzi o młodzież i właśnie powoli ta młodzież nam oddaje to zwycięstwami. Taki był plan i ten plan jest powolutku realizowany. To jest też tak, że ta młodzież jest szykowana też pod przyszły sezon, żeby godnie reprezentować mogli Włókniarza. I myślę, że jak na tą chwilę jest to wszystko zgodnie z planem robione. Włókniarz wygrał z 26 punktami, drugi Motor Lublin uzbierał ich 23, trzeci Lokomotiv Daugavpils 21. Już w środę, 19 czerwca, kolejna runda zmagań, tym razem w Krakowie.